Uczestnicy forum zdążyli już dziś odwiedzić Mielec i Stalową Wolę. Byli m.in. w polskich zakładach lotniczych i w Hucie Stalowa Wola, gdzie rozmawiali o możliwości współpracy z polskim przemysłem lotniczym i zbrojeniowym. Adam Bienias. Pierwsze forum Polonii Amerykańskiej to ważne wydarzenie dla Podkarpacia, ale to także ważne wydarzenie w historii Mielca. Na początku uczestnicy forum odwiedzili specjalną strefę ekonomiczną w Mielcu, czyli najstarszą strefę ekonomiczną w Polsce oraz firmy znajdujące się na terenie strefy, czyli m.in. polskie zakłady lotnicze. Razem ze mną Mark Bialik, czyli uczestnik forum, witam pana bardzo serdecznie i zapytam na początek, jaka to szansa dla Polski, dla Podkarpacia i co to spotkanie oznacza również dla was? Ja myślę, że dla nas to jest możliwość poznania możliwości produkcyjnych i ekonomicznych Polski i Podkarpacia. Zobaczenia też zainteresowania firm podkarpackich współpracą za granicą, inwestycjami powiedzmy ze strony Polonii Polskiej, ale otwartością generalnie całej ekonomii polskiej na wpływy, ja bym powiedział, zewnętrzne. Czy to jest także duża szansa na nawiązanie współpracy gospodarczej? Czy dziś już możemy tak mówić? Ja myślę, że tak, że jest, no powiedzmy, współpraca gospodarcza wymaga zrozumienia z dwóch stron, partnerów, zanim taka współpraca się zacznie. Ale tak jak wspomniałem wcześniej, ponieważ jest bardzo duże zainteresowanie ze strony Polski, polskich firm, ze strony Polonii Polskiej jest spore zainteresowanie tym, żeby po prostu tutaj pomóc Polsce w rozwoju pewnych gałęzi ekonomicznych, jak również znalezienie jakichś dziedzin, które są innowacyjne, które by pomogły firmom polskim, żeby mogły zafunkcjonować lepiej na rynkach światowych. Dziś dopiero zaczynacie zwiedzanie Podkarpacia, ale czy coś już szczególnie zwróciło waszą uwagę? Jak już powiedziałem wcześniej, największą uwagę zwróciło przynajmniej na mnie to, że jest bardzo duże zainteresowanie różnego typu firm tym, żeby po prostu z nimi rozmawiać i żeby zrozumieć ich, powiedzmy, problemy, jak również możliwości i żeby im po prostu pomóc w tym. I na taką współpracę, na taką rozmowę liczy nie tylko Mielec, nie tylko Rzeszów, ale także Stalowa Wola, bo po południu uczestnicy konferencji odwiedzili Stalową Wolę, a tam zwiedzili m.in. Tarnobrzeską Specjalną Strefę Ekonomiczną oraz Hutę Stalowa Wola.